Witajcie w kolejnym odcinku Zabaw z bronią. Dzisiaj bardzo ciekawa sprawa, mianowicie noże multitule. Ktoś zacznie zaraz ziewać i mówić, że goś przynudza. Możliwe. Natomiast nie widziałem jeszcze takich filmów, na polskim YouTubie przynajmniej, gdzie multitool jest skierowany do ludzi, którzy lubią strzelać i używają broni. Jak wiemy, jest szereg firm różnych, jak Leatherman, jak Gerber, jak SOG, które produkują noże wyspecjalizowane tylko i wyłącznie do obsługi broni. Na rynku amerykańskim takich firm jeszcze jest zdecydowanie więcej. Możemy sobie kupić nóż, który jest skierowany bezpośrednio do armii, na przykład do obsługi karabinu AR-15. I w tym nożu poza zwykłym ostrzem znajdziecie szereg narzędzi wyspecjalizowanych do obsługi samego karabinu, do rozbierania, naprawy, do niwelowania zacięć. Ale chciałbym porozmawiać o czymś bardziej popularnym, który każdy z Was może zabrać na strzelnicę i mieć przy sobie taki nóż. Po prostu będzie za pomocą tego noża można serwisować broń, przejrzeć ją, rozłożyć. Myślę, że skoncentrujemy się na pistoletach, rewolwerach, ewentualnie jakichś karabinkach. I dzisiejszym nożem, który zaraz Wam pokażę, będzie dość znana marka, którą na pewno każdy z Was zna. Dzisiejszym bohaterem będzie Leatherman Mud. Dokonamy unboxingu, w cudzysłowie oczywiście. Pokażę Wam i wytłumaczę nie pod kątem multituli, bo na pewno jest zdecydowanie więcej osób, które mają więcej wiedzy, jeśli chodzi o multitule i używają tych multituli. Natomiast chciałbym, żeby pokazać ten nóż pod kątem obsługi broni, czyli jakie możliwości producent daje do takiego noża, poza dodatkowymi bitami, które możemy sobie sami dokupić. Omówimy funkcje i części i możliwości obsługi broni, takie jak na przykład popularny Glock. Dzięki niemu, temu nożowi, temu multitoolowi będziemy mogli tego Glocka obsłużyć, rozebrać, na przykład do czyszczenia. Oczywiście taki multitool może się przydać także do AR-15, kiedy na przykład broń się zatnie, można go z powodzeniem używać do odblokowania takiej broni. To jest ciekawostka. Jest szereg jeszcze innych funkcji w tym nożu, nawet do czyszczenia. Ja to wszystko postaram się na stoliku bezpośrednio przed kamerą Wam objaśnić i zapraszam do subskrypcji oraz miłego oglądania. Tak, nie jesteście w błędzie. To nie jest nowy Leatherman jeszcze. To jest mój wysłużony multitool, którego używam od wielu lat. Mam duże zaufanie do tej firmy. Nie jest to żadna jakaś specjalna reklama. Dlaczego wziąłem tego multitoola? Naprawdę pomógł mi uciec z wielu opresji, w wielu sytuacjach naprawdę się nadawał do ciężkich prac i traktowałem go naprawdę bez litości. Nie za bardzo on się nadaje do broni, to jest jakiś taki zestaw oryginalny, nasadek nierozszerzony. Natomiast mam duże zaufanie do tej firmy, nie zawiodła mnie przez ponad 20 lat, używam tego multitoola. On już jest troszkę przechodzony, ale nie jest w jakimś tragicznym stanie, więc nie można na niego narzekać, że jest bardzo zniszczony. Pokazuję go dlatego, że możemy go sobie porównać do nowego Leathermana. Leatherman jest bardziej firmą taką nowoczesną, mniej tradycyjną niż Victorinox. Zobaczymy, jaka jest różnica fizyczna w tych obu urządzeniach. Porównamy sobie je w jakimś sensie. Natomiast no, z sentymentu stwierdziłem, że pokażę Wam, zresztą widać po ostrzach. Widać tutaj po ostrzach, że te ostrza już swoje przeszły, nie są w jakimś perfekcyjnym stanie. No dobrze, czas na najprzyjemniejszy element, czyli rozpakowanie. W zestawie mam dodatkowo jeszcze bity dodatkowe. Jak widzicie, dwa plastikowe koszyczki z bitami. Obejrzymy je za chwilę dokładnie. Zacznijmy od samego noża. Zobaczmy, co producent daje i co bezpośrednio znajduje się w pudełku. Widzę, że jest instrukcja. Widzę, że mamy taki typowy pouch. Można wybrać sobie kolor czarny lub tego typu kojot. To jest Coyote. Klucz dostajemy, uwaga, dostajemy klucz do optyki 3/8 cala, proszę, i do regulacji przyrządów celowniczych. To jest ciekawostka. No i sam nóż, zobaczmy, jak wygląda sam nóż. Jest dobrze zapakowany w folii, ja może odłożę to opakowanie. No i moi kochani, w tym momencie mamy zderzenie tradycjonalizmu i nowoczesności. Zobaczcie, jaka jest różnica w wykonaniu tych produktów, w możliwościach. Jak widać, Leatherman wygląda zdecydowanie bardziej atrakcyjnie wizualnie i na pierwszy rzut oka wydaje się, że ma więcej funkcji. Zobaczmy, jak jest w istocie. Ja nie chciałbym robić bezpośredniego porównania. Tak jak powiedziałem, ten film będzie o tym, czy ten nóż się nadaje do tego, żeby zabrać go na strzelnicę i obsługiwać nim po prostu broń, nosić go przy sobie na co dzień.
i do takich zastosowań codziennych, ale takich jak strzelanie, może będzie mógł nam pomóc po prostu w takich sytuacjach, które będziemy mieli problem z bronią. Zacznijmy od rzeczy najprostszych. Jak widzicie, tu jest zestaw bitów. One są w takiej płaskiej postaci, ja pokażę za chwilę na nożu. Mamy też jakieś mikro biciki. Widzimy, że zestaw płaskich jest dość szeroki. Tu już mamy 6 sztuk ponad. Mamy jakieś torksy. No, wygląda to dość atrakcyjnie. Zobaczmy, jaki jest zestaw drugi. Więcej jest torksów, ale też kluczy ampulowych. Grubych, płaskich. Myślę, że spokojnie każdy coś dobierze. To jest fajne w tym wypadku, że używając tej kabury możemy sobie spokojnie zestaw naszych kluczy włożyć w to miejsce. To jest specjalne miejsce, żeby zapakować ten zestaw i zabrać ze sobą jeden z takich zestawów odpowiednio skonfigurowany. Oczywiście sam nóż daje nam też taką możliwość, jak widzimy, tu są pochowane te bity. Proszę bardzo, tu mamy następny. Ja dokładnie zaraz to wszystko przedstawię, z drugiej strony także. Także możemy za pomocą takiego długiego zestawu skonfigurować, ale te krótkie używamy w tym miejscu. Tak naprawdę ten nóż w tej chwili można skonfigurować. Dokupując sobie dodatkowe akcesoria, to oczywiście było w zestawie, tak jak mówiłem, do regulacji przyrządów celowniczych, ale dokupując sobie dodatkowe akcesoria, możemy ten nóż odpowiednio pod siebie skonfigurować. Zobaczcie, mamy nawet miejsce na taki zestaw, czyli jeden z tych bicików możemy włożyć w to miejsce, ja za chwilę to pokażę, i nosić go ze sobą. Jeśli mamy na przykład potrzebę używania odpowiedniego bitu do naszej broni, do naszego rewolweru, gdzie na przykład okładziny są skręcane na specjalnej grubości śrubokręt płaski. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo wygodne, bo jak wiecie, źle dobrany klucz powoduje, że niestety śruby się uszkadzają. Jeśli to jest oksyda, jest to broń, to szczególnie jest ważne, żeby o to zadbać. Zanim przejdziemy jeszcze do samego noża, warto byłoby rozsądnie zajrzeć do instrukcji i zobaczyć, no, co producent pokazuje, jakie możliwości są tego noża, jakie są bity. Zawsze warto dokumentację od wszelkich urządzeń po prostu czytać i sprawdzać. W instrukcji jest oczywiście pokazane parę różnych modeli, nie tego noża, ale także innych firmy Leatherman. To jest pewna uniwersalność. Jak widzimy, już w tym momencie jest pokazane, że tym nożem, w tym miejscu możemy odblokowywać zablokowanie bolt w karabinku typu AR-15 zbliżonym. Możemy używać narzędzia, żeby zdrapywać depozyt, który się nagromadził od strzelania, od prochu, czyli wszelkie zabrudzenia sadze. Mamy pin specjalny do wybijania elementów kołków blokujących. Te piny są w różnych wersjach. Tu widzimy też inne modele, które są pokazane. Ten pin można zmieniać, odkręcać. Ja Wam pokażę, że w tym nożu można jeszcze odpowiednio w tym miejscu przykręcić popychacz taki i na nim założyć sobie wycior do broni i czyścić sobie broń krótkolufową. Oto jest też dokładnie tutaj pokazane. Proszę bardzo, w ten sposób można z boku, to jest też do innego modelu. Jest tutaj trochę różnych rzeczy. Wszystkie oczywiście są rzeczy opisane, jak się nazywają dokładnie wszystkie narzędzia i do czego służą. Są jeszcze podane diagramy. Mód występuje oczywiście w trzech wersjach z tego, co widzimy. To jest standardowa, jest jeszcze wersja chyba pseudosaperska do ładunków wybuchowych i OHT, nie mam pojęcia dla kogo, trzeba byłoby zajrzeć w dokumentację. Tak wygląda dokumentacja od samego noża. Przejdźmy też do dokumentacji od bitów. Zobaczmy, czy tam są jakieś jeszcze dodatkowe adnotacje. Jak widzimy, każdy z bitów jest dokładnie opisany według swojej nazwy. Okej, można sobie jeszcze konfigurować, dobierać inne rzeczy. Przedłużenie można zrobić tego śrubokręta. Jest dostępny taki bit, który przedłuża i mamy na wysięgniku większą możliwość operowania, lepszą. No, nie jest to Gerber Center Tool, gdzie tam po środku po prostu naszego multitoola mamy ostrze na bity, miejsce do mocowania bitów, może w ten sposób powiem. I tam wtedy możemy pracować prawie jak zwykłym dużym śrubokrętem. To jest duże udogodnienie. Tutaj jest troszkę ciężej, ale zobaczcie, wszystkie bity są szczegółowo opisane, jeśli chodzi o wielkość. Oznaczone są, czy są calowe, czy nie, podane są wymiary. To też jest szczególnie ważne, jeżeli potrzebujemy jakiegoś danego urządzenia konkretnego i wiemy, że mamy konkretną śrubę z dokumentacji broni, możemy sobie taki zestaw po prostu złożyć. Widzicie, zanim przejdę do wszystkich funkcji, przypominam o tym miejscu specjalnym, gdzie można sobie swój specjalny bit oddzielny założyć, a dodatkowo zwalnia nam się miejsce i w to miejsce możemy sobie włożyć inny bit, z którym będziemy pracowali. Proszę bardzo. I mamy to już na zestawie w tym momencie ze sobą, czyli mamy fabryczne podłużne tutaj bity, które są od razu z nożem dane,
ale możemy sobie dołączyć bezpośrednio na nożu dodatkowy bit, który nas interesuje. Tak samo w tym miejscu, ewentualnie dobrać do zestawu i włożyć do kabury zestaw, który będzie potrzebny do demontażu albo obsługi danej broni. Przejdźmy może do samego noża i umówmy go jakoś szerzej. Nazwa Kundel nie wzięła się bez powodu. Jak widać, nóż na pierwszy rzut oka wygląda dość chaotycznie, jest bardzo rozbudowany. Mamy z tyłu klips, mamy z tyłu takie zapięcie, gdzie można zaczepić zaszelki, ale można też otwierać, jak widać tutaj po tym maleńkim diagramie, otwierać butelki. Mamy zapięcie, które blokuje nam cały nóż przed rozłożeniem bezpośrednio. Możemy z niego korzystać, możemy nie korzystać. Mamy urządzenie do cięcia pasów, do przecinania na przykład paracordu, jakichś sznurków, tego typu spraw. Mamy młotek, który używamy do wbijania na przykład i do wybijania różnych przedmiotów, na przykład kołków. Mamy kombinerki. Zobaczcie, mamy tutaj tak zwany punch, jak to nazywa się po angielsku, czyli wybijak do wybijania kliników z broni, czyli jeżeli mamy Glocka, jest to odpowiednia średnica, możemy sobie spokojnie tym wybijakiem poradzić. Oczywiście wybijak się tutaj w tym miejscu demontuje, w jego miejsce można założyć spokojnie wybijak innego typu, o innej średnicy. To jest bardzo ciekawa opcja. Zaczep do spodni, nie ma o czym gadać. Tak jak powiedziałem, ciężko się tutaj też będzie wyjmowało te bity z boku, ja to pokażę. Mamy tradycyjne kombinerki, one się blokują w tej pozycji. Oczywiście ostrza są wymienne, a kombinerki nas najmniej interesują w tej całej sprawie, ale jeszcze poza tym wszystkim mamy ciekawe urządzenie, które na pewno przyda się na strzelnicy, a mianowicie takie ostrze z miękkiego materiału, nie wiem, czy to jest mosiądz, czy to jest brąz, to trzeba byłoby sprawdzić. To jest coś miękkiego, co powoduje, że możemy spokojnie tym urządzeniem po prostu wyczyścić depozyt z naszej lufy albo skrobać jakiś mechanizm, który jest okopcony w broni, albo coś podważyć, wiedząc, że nie zniszczymy powierzchni. Nie jest to utwardzana stal i to jest moim zdaniem bardzo duży atut tego rozwiązania. Taki skrobak do czyszczenia depozytu czy podważania jakichś delikatnych prac, gdzie nie chcemy dokonać jakichś szkód, jest naprawdę bardzo fajnym dodatkiem. Tak wygląda po pełnym rozłożeniu, więc jest to poręczne, można używać do jakichś precyzyjnych prac oskrobywania, oczyszczania. Wrażenie robi dobry ten Murti Tool, natomiast nie jest może jakiś bardzo wygodny w obsłudze, ja mam do tego troszkę wątpliwości, natomiast ilość możliwości jest o tyle fajna, że przekonuje mnie do tego urządzenia. Zobaczcie, tu mamy gwint, tu możemy sobie w to miejsce wkręcić wycior do broni i spokojnie tym wyciorem czyścić. Oczywiście w to miejsce też można wkręcić wycior, te gwinty powinny być kompatybilne, ale to też jest fajna sprawa, że jeżeli macie taki zestaw, możecie od razu przeczyścić lufę pistoletu. Czyli już wybijacie kołki, już czyścicie nagar, już rozkładacie urządzenie, tak jak pokazywałem w tym momencie, tu możemy wkładać wszelkiej maści bity. Mamy bit, który nas interesuje, obsadzamy go, on się blokuje w dwóch miejscach, i możemy precyzyjnie pracować, wykręcać różne elementy. Tak jak widzieliście wcześniej, tych bitów mamy cały wybór, więc to jest tylko kwestia, co nam przyjdzie do głowy i co sobie na wyjście na strzelnicę skonfigurujemy. Dobrze, przejdźmy do innych funkcji, już bardziej prozaicznych, ale też, które mogą się przydać czy na jakimś obozowisku, czy na jakimś pikniku, czy do codziennych napraw drobnych gdzieś w samochodzie. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj młotek, którym możemy sobie najwyżej zbić szybę w samochodzie, w razie wypadku przynajmniej próbować, on nie jest zaostrzony, ale mamy bardzo ważną rzecz, mianowicie mamy przecinak do pasów bezpieczeństwa. I to jest rzecz, która też jest ważna. Jeśli mamy taki multitool przy sobie, no to mamy szansę po wypadku z tych pasów się oswobodzić. Jak wiemy, pasy bezpieczeństwa w momencie wypadku po prostu się blokują. Zobaczmy, jak została wykonana reszta tego multitoola. On się dość topornie rozkłada. W tej chwili jest lekko, natomiast do momentu zablokowania w pozycji do kombinerek następuje zablokowanie. O, w tej chwili słychać taki klik. No nie jest później łatwo w drugą stronę. W drugą stronę nie jest łatwo, trzeba użyć dość sporej siły, żeby go odblokować. O. Niestety, mam nadzieję, że to się wyrobi, ewentualnie trzeba będzie poluzować te śruby, które są tutaj. To nie jest tylko moje zdanie, jest z tym problem w paru innych modelach. Ale przejdźmy do ostrzy i zobaczmy, jak są wykonane, jakie jeszcze ostrza daje nam producent poza tym wszystkim. No i za pomocą jednej dłoni możemy rozłożyć taki nóż. Jest tutaj typowa zapadka, która blokuje. To jest takie ostrze ala Tanto. Skarbowanie mnie nie przepadał za tymi wszystkimi ząbkami do przecinania sznuru.
No nie przemawia do mnie to tak do końca. Natomiast okej, taka jest moda, takie są trendy. No, taki nóż też się przyda, jest ostry, więc nóż jak nóż. No, myślę, że wiele osób wam powie więcej o nożach niż ja w tej chwili. Mamy tutaj jeszcze po drugiej stronie, po przeciwnej, mamy taką solidną piłę i to naprawdę konkretną. Więc jakby tutaj ilość tych ostrzy jest podstawowa, ale wygląda to wszystko dość solidnie. Może nie rozpieszczają nas jakoś niesamowicie w przypadku tego urządzenia, ale naprawdę czuć potencjał. Jeśli chodzi o same bity i o pracę z bitami, to naprawdę urządzenie jest dość mocno zaawansowane. Teraz przejdźmy do tej zewnętrznej części. Mianowicie na zewnątrz macie bity, które można wyciągać. Nie jest moim zdaniem to zbyt dobrze rozwiązane, dlatego że ciężki jest dostęp do tych bitów. Jeśli one są potrzebne, oczywiście je wyjmiemy, natomiast trzeba naprawdę sporo się namęczyć czasami, bo one nie zawsze chcą wypadać. Teraz akurat wypadł ten bit i spokojnie możemy go założyć i użyć. No natomiast nie jest to taka sytuacja wygodna, jeśli chodzi o wyciąganie. Ja już parę razy miałem problemy, żeby dokładnie wyciągnąć po prostu te bity i zainstalować. Nie było to takie proste, jakby się mogło wydawać. Jak widzimy, proszę, mamy w tym momencie zainstalowany śrubokręt. Dobrze, zobaczmy po drugiej stronie. Tu jest taki kołek blokujący, który blokuje wypadanie i od strony klipsów już jest zdecydowanie gorzej wyciągnąć ten bit. Ja próbuję na zasadzie, chyba trzeba na zasadzie pukania je wyciągać. Tu mamy Torxa i tu mamy ampul. Nie ma oznaczeń, są oznaczenia 7x64 i T15, czyli każdy bit jest oznaczony 1/4 cala płaski śrubokręt. Ok, czyli mamy oznaczenia. Tutaj producent to dość fajnie zrobił, że jesteśmy w stanie po oznaczeniach, tak jest, po oznaczeniach dojść, jeśli nie, to po instrukcji, z czym mamy do czynienia i jakiego używamy narzędzia. Myślę, że jest to wszystko w miarę sensownie zrobione. Nie jest to może urządzenie do końca praktyczne. Widzę troszkę takiego przerostu designu, jeśli chodzi o rozwiązania. Natomiast myślę, że z całym sercem spokojnie polecam na strzelnicę. Uzbrajamy sobie taki kit, który zabieramy ze sobą, ewentualnie w skrzynce, albo nosimy go na pasku, albo mamy gdzieś w samochodzie. W zasięgu ręki najlepiej oczywiście. Gdzieś go sobie zamocować, czy pod deską, w razie czego gdzieś schowanego. Można sobie jakieś dodatkowe mocowanie dokupić. Jesteśmy w stanie po prostu tą naszą broń w taki sposób podstawowy obsłużyć. To jest dużo moim zdaniem. Zupełnie nieprzystosowany jest Victorinox. Mamy wszelkiego rodzaju śrubokręty. Dużo rzeczy jest zbliżonych. Natomiast nie jest to, no nie jest tak rozwinięty jak mat. Tutaj po prostu jest taki typowy piknikowy, kempingowy sprzęt, natomiast naprawdę jeśli chodzi o wytrzymałość tego urządzenia, powiem wam szczerze, że tak jak mówiłem na początku filmu, naprawdę to urządzenie przeszło ze mną bardzo dużo różnych przygód. Służy w domu do naprawiania jakichś podstawowych rzeczy, jak mnie żona poprosi, i naprawdę świetnie się sprawdza. Na strzelnicę nie za bardzo się nadaje, nie ma wybijacza do pinów, nie ma takiej możliwości, jeśli chodzi o dobieranie sobie torksów. Można coś tam skonfigurować, ale jest to dość skromnie. Natomiast wykonanie samo i prostota obsługi jest zdecydowanie lepsza. Oczywiście słabością są te tutaj zapinki, zapadki, zamki, które też czasami z brudu potrafią stanąć i utrudnić nam działanie, ale reszta jest naprawdę dość sensownie wykonana. Ja polecam ten multitool, mam go wiele lat i naprawdę ciężko będzie mi się z nim rozstać. Zapraszam do subskrypcji, w następnym odcinku kolejne urządzenie, które potrafi obsłużyć broń. Piszcie pod filmem, co uważacie na ten temat i co chcielibyście po prostu zobaczyć. Do usłyszenia.